Wszędzie wiertła, świdry, wiertarki, kręty, śruby i pełno dziur dookoła. Prawda, panie Sułku? Tak, tak. Wszystko pan poprzewierca, prawda? Wszystko, słowo honoru, wszystko coś się da. A da się prawie wszystko, prawda? Ciekawe, czy z kaloryferem też pan da sobie radę, prawda? Wiertła mam trochę postępiane. A to dlaczego? Musi pani wiedzieć, że często używane wiertło tępi się po jakimś czasie. Więc należałoby je naostrzyć, prawda? Prawda, prawda. Sam wiem, co trzeba. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. I jadli panią tutaj na dali. Ja tylko patrzę, panie Sułku. Patrzę na pana silne ramiona, w których trzyma pan trzon wiertarki. Maszyna drży i wibruje w pana dłoniach. Wiertło z całą konsekwencją drąży materiał i powstaje w tym dziura. A tych dziur już chyba ze 200 i tu i tam dziura na dziurze, można powiedzieć, panie Sułku. Zostałem wiertaczem po to, żeby wiercić dziury. Kocham swój nowy zawód. Jakie to piękne i wzruszające, że każdy nowy zawód pokochuje pan natychmiast i z jednakową, można powiedzieć, gwałtownością. O tak, jestem piekielnie gwałtowny i spontaniczny. Bywa, że dam komuś w zęby na samym początku rozmowy, a dopiero potem zastanawiam się, o co chodziło. O tak, jestem piekielnie gwałtowny. Nieraz to sobie powtarzam. A ja kocham pana za to. Cicho. Podobnie ma się sprawa z dziurami. Bywa, wiercę już sporo dziurę, a dopiero potem zastanawiam się, po co ma być tutaj dziura i do czego ma służyć. Jest pan świeżo upieczonym wiertaczem, panie Sułku. Nie ma się co dziwić. Wiem. Czeka mnie wiele lat pracy. Stopniowo nabierze pan doświadczenia. Wiem. Wyjdźmy przed dom. Świeże powietrze dobrze nam zrobi, prawda? Nie wiem. O, tu! Co tu, panie Sułku? Tutaj jest dobre miejsce. To piękna okolica. Całe moje dzieciństwo spędziłam przed tym domem. Na grach i zabawach z rówieśnicami. No dobra, dobra. A teraz ja wywiercę tutaj dziurę w ziemi. Boże, i po co? Po co panu to, panie Sułku, kochany? Cicho. Musi pani wiedzieć, że celem każdego wiertacza jest wiercenie na dużą skalę. My, wiertacze, lubimy przestrzeń. Wiercić w ziemi. To jest coś. Tego jeszcze nie było, prawda? To już było. Wiercenia przemysłowe są bardzo rozpowszechnione. Nie wiedziałam o tym, prawda? No dlatego pani tłumaczę. Wierci się szukając ropy naftowej, rud żelaza, złota i diamentów. Które ktoś kiedyś zakopał, prawda? Ktoś kiedyś zakopał. No co za bzdury mi pani opowiada. Stek bzdur i głupot. To wszystko jest w ziemi. Trzeba się tylko dowiercić, a potem wydobywać na skalę przemysłową, stosując ulepszone i ekonomiczne metody wydobycia, czyli eksploatacji złóż. Jakich złóż, panie Sułku, je wybił? Szmóż. Przepraszam, nie rozumiem pana. Złóż, szmóż. Do roboty. Nie rozumiem pana, panie Sułku. No tak na odczepnego powiedziałem, byle co. Powiedziałem złóż, szmóż. Żeby się wreszcie pani ode mnie odczepiła. Cholery można dostać. Stale pani o coś pyta. Głupie pytanie, głupia odpowiedź. Złóż, szmóż. I tyle. Do roboty. Już o nic pana nie zapytam, prawda? No mam nadzieję, cicho. Już milczę. Lecz milcząc też pana kocham jak dawniej. Nie. A może nawet bardziej. Znacznie mocniej teraz, kiedy wiertacz z pana, panie Sułku, najukochańszy. Mój chłopiec jest wiertaczem. Tak powiem wszystkim moim rówieśnicom. Och, jak ja pana kocham. Cicho, i do roboty. Jak się kocha, trzeba popracować. Nic za darmo. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich. To znaczy ja za pana, panie Sułku. Jest pan przecież dla mnie wszystkim. Zapracuję i na pana, i na siebie. Jeszcze motorower panu kupię w sklepie sportowym. Motorower w zawodzie wiertacza jest szalonym ułatwieniem. Fakt. Tak. Tu podskoczyć, tam podskoczyć. Tak. Można wtedy brać o wiele więcej zamówień na przeróżne dziury. Tak. Urządzenie, które pani popycha, to rodzaj kieratu. Nie jest mi lekko. Bo ziemia tu ciężka i urodzajna. A 11 metrach powinno być tu lustro wody.
Aż wtedy co, panie słuchu jedyny? Wiercimy dalej. Na 11 metrach woda jest mulista. Dowiercimy do 17 metra i na dzisiaj koniec. A jutro znów do roboty. I tak dalej, prawda, panie słuchu? Tak myślę. Tak będzie najrozsądniej. Nie należy przerywać nauki. Uczę się przecież dopiero trudnego zawodu wiertacza. Dziurę tę wiercę jedynie dla wprawy. O tak, dla nabrania niezbędnego doświadczenia. Wierzę, że będzie z pana wspaniały wiertacz. Co się stało? No, natrafiłam na dziwny opór. Dalej nie mogę. Niech się pani odsunie. Ej, raz. Rzeczywiście dalej nie idzie. Cholera jasna, przecież musi być ciekawe, co to. Może diamenty albo i złoto. Sam pan mówił, że wszystko to jest w ziemi. Och, jesteśmy bogaci, panie słuchu. Kocham pana. Cicho, co to może być? Nieoczekiwane zakończenie wiercenia nie zmieniło w sposób zasadniczy położenia materialnego naszych bohaterów. Ich świder natrafił bowiem na but gajowego maruchy, wykonany z wyprawionej na twardo skóry dorosłego odyńca.